Witajcie! Wreszcie możemy sobie pójść na spacer, dlatego jak będziecie sobie spacerować dróżką, poszukajcie kamieni. Zrobimy sobie dzisiaj zwierzątko z kamieni. Mogą być dowolnego kształtu, koloru. Wykorzystamy też wszystkie elementy i zagłębienia, które posiada kamień, aby stworzyć odpowiednie zwierzątko. Do tego celu będą nam potrzebne kamienie, ołówek i możliwie kredki bądź farby takie, jakie lubicie. Ja mam pastele, miękkie kredki i farbę akrylową. Oraz mazaki, pisaki permanentne do podkreślenia pewnych wzorów i elementów na naszych kamiennych zwierzaczkach. No to zaczynamy. Bierzemy sobie pierwszy kamień, oglądamy go dookoła. Wygląda mi na to, że można z niego narysować motyla. No to zaczynamy rysowanie. Rysujemy motylka. Teraz zrobimy sobie biedronkę. Do tego celu użyję farby akrylowej. Trzeba nią pomalować bardzo dokładnie kamień i zostawić do wyschnięcia. Potem, jak nam wyschnie czerwona farba, zrobimy farbą czarną kropki, namalujemy oczy, buźkę i wszystkie elementy takie, które chcemy, aby miała nasza biedronka. A pomyślałam sobie, że zrobię jeszcze kota. Wiem, że lubicie koty. Motylek gotowy, mamy biedroneczkę, kotka i zrobiłam Wam jeszcze słonika.